Nie ma. Po prostu musi się szybko położyć i obudzić się za pierwszym razem, jak zadzwoni budzik, bo jak się nie obudzisz za pierwszym razem, to już jest po prostu jakaś męka. No i musisz mieć coś ciekawego do robienia rano, bo jak masz coś naprawdę ekstra, to wtedy wstajesz. Tak jak byliśmy dziećmi i się wstawało na wycieczki szkolne, to choćby nie wiadomo co, to człowiek po prostu taki wstawał. Do nas przyjechałeś. Aha, tak. No i przyjechał Marcin do nas w gości na weekend, tralala, wszystko super. No i wracamy sobie samolocikiem. No to jak już przy rodzinie nie rozmawialiśmy o biznesach, a przynajmniej staraliśmy się nikogo nie zanudzać. No i jak w końcu polecieliśmy na lotnisko, usiedliśmy w samolocie, przez całą drogę naparzaliśmy o tych biznesach i pamiętam, jak ci ludzie po prostu przed nami i za nami w ogóle... Stawali, odwracali się i patrzyli. Kto to w ogóle leci? O czym oni rozmawiają? Po prostu takie tematy mieliśmy. To było prześmieszne. To, co zaczniemy dzisiaj, to porozmawiamy o książce naszej, o premierze, o sposobie w ogóle wydania i to wszystko, co sobie ustalimy. Potem powinien być jakiś content i tutaj bym chciała, żebyśmy zrobili taki no, fajny biznesowy content, jeżeli chodzi o nasze wystąpienie, twoje i moje. A potem najwyżej można myśleć. Tak, kolejny, i on będzie. Wtedy i, ale to już widzę, że ta osoba ci jest potrzebna. Mhm. Już widzę, że ta osoba tak naprawdę ci też jest potrzebna, ponieważ jeżeli ty tą osobę wprowadzisz do firmy, to ona wygeneruje wam po prostu kupę roboty. Jak wejdzie ci projekt manager i on, no wiesz, będzie się chciał wykazać, co nie? Tak, i zacznie pełną parą działać, to zacznie pełną. Powiedzą, Boże, drogi, powariowała. Weź w ogóle, daj spokój. I będzie tak samo jak u mnie. Przecież u mnie było tak, że to dziewczyny powiedziały, my potrzebujemy jeszcze jednej osoby do biura, przecież mnie tam nie ma w tym biurze, więc ja nie wiem, kogo one potrzebują. Ja tylko dzwonię i się pytam, i jak, a Agata w pewnym momencie mogła powiedziała do mnie, Kamila, możesz przestać mówić o dzienniku coachingowym, bo wszyscy go zamawiają? Mhm. Ja mówię, i co? Nie nadążam go pakować? I teraz mi uzmysłowiłaś, że w sumie to nie wiem, jak my do tej pory dawaliśmy sobie radę. Słuchaj, ja to pytanie cały czas dostaję. Od dziewczyn, które cały czas pytają, Kamila, a jak ty w ogóle funkcjonowałaś, jak nas nie było? Ja mówię, no nie wiem, jakoś funkcjonowałam. Przecież ja kiedyś sama wprowadzałam, ja umiem produkt do sklepu wprowadzić nawet. No, także to masz, taki masz plan. Mhm. Temat jest o tyle trudny, że cały czas nie wybrałam strategii i tutaj liczę na to, że ty mi pomożesz w tym. Mhm. Super. To po pierwsze, moja droga, gratuluję. Dziękuję. Bo to jest naprawdę piękny, piękny moment. To jest pierwsza strona twoja. Powiem ci, już wzruszam się w ogóle. No, widzę. No i dobrze. W ogóle to jest to, co ja zrobiłam na komórce, wiesz, tak jak cię pamiętam, przesyłałam. Tak, chcieliśmy, żeby było tak jak chcesz, ale żeby to no, profesjonalny grafik, że tak powiem, przygotował. Że tak. Bo oczywiście twoją książkę umieścimy w Empiku. Mhm. Teraz jest kwestia twojej premiery. Dzień dobry! Cześć. No Angie, naprawdę, ona jest po prostu cudowna. Ona mnie urzekła praktycznie pierwszego dnia, jak ją poznałam na moim szkoleniu z budowania wewnętrznej siły. Kiedy wjechała na zaproszenie swojej koleżanki. I to był dzień, w którym ja jej zaproponowałam, żeby ona w ogóle została moim masterem. Żeby dołączyła do całego pakietu po prostu. Jak poznałam jej historię, jak zobaczyłam, jaka ona jest niesamowicie silna, dzielna, taka... Ona przyjechała na szkolenie do Warszawy z Zakopanego,
pendolino sama po prostu, wiesz, ona ma mnóstwo rzeczy do ogarnięcia, no jak masz przyjechać po prostu, wiesz, na wózku, masz całą logistykę ogarnąć, umówić się w ogóle. Zaczęła opowiadać swoją historię o tym, że wiesz, weszła na Kilimandżaro, ostatnio zdobyła rysy od tej trudniejszej strony. No to kto ma napisać książkę o budowaniu wewnętrznej siły, jak nie ona? Kto ma pisać takie książki, no? No właśnie, Kamila, no co zwracasz uwagę, jak się zastanawiasz, czy gdzieś zainwestować? Z kobiecej perspektywy, twojej perspektywy. Uba. Z reguły inwestuję w nieruchomości. Po pierwsze, nie przyjmuję propozycji inwestycyjnych od firm, które nie mają wieloletniego doświadczenia i wyników. Szybkie decyzje, jakieś spektakularne wyniki, nowości na rynku, takie propozycje z góry odrzucam. Potem podejmuję decyzję, czy to ma być inwestycja długoterminowa, która ma służyć pomnażaniu majątku, czy to ma być jakaś inwestycja, z której mam otrzymywać comiesięczne zyski pasywne. Z reguły wybieram tą pierwszą opcję, ponieważ te comiesięczne zyski nie są teraz niezbędne. Oczywiście rozmawiam o tym wszystkim z moim mężem, ponieważ mamy wspólnotę majątkową i każda nasza inwestycja jest zatwierdzana wspólnie. Następnie rozmawiam też z ekspertami i innymi inwestorami. Zwracam uwagę na to, czy inwestują swoje środki w to, co mi proponują, czy tylko proszą o to, abym ja zainwestowała swoje. Najlepiej czuję się wtedy, kiedy tworzona jest spółka komandytowa z innymi inwestorami i ja do niej dołączam. Wybieram też inwestycje takie, które nie wymagają ode mnie zaangażowania czasowego. Znaczy, że ja się nie muszę po prostu nimi zajmować. Czyli na przykład teraz, jeżeli inwestujemy w apartament na wynajem krótkoterminowy w Zakopanem, to najmem będzie się zajmowała agencja. I oczywiście mam świadomość tego, że trzeba się podzielić zyskiem i że zarobię mniej, ale w przypadku tego, jak cenny jest czas mój czy mojego męża, to jest bardzo uczciwy podział. Konsultuję wszystkie zapisy prawne z prawnikiem. Nigdy nie podpisuję czegoś, czego nie rozumiem, albo nie jestem pewna, jaki to będzie miało wpływ na moją sytuację. Sprawdzam również pod kątem prawnym to, co zapisuję ja i mój mąż. Wchodzi mi do taką sytuację, że jeżeli ja wchodzę gdzieś z inwestycją jako spółka, to wtedy zawieram z mężem moją umowę powierniczą, tak aby połowa tych środków, które przekazujemy na tą inwestycję, żeby była jego i żeby był w tej kwestii zabezpieczony. No i oczywiście, jak to Warren Buffett mówi, nigdy nie wkładam wszystkich jajek do jednego korzyka. Pilnuję dywersyfikacji, a staram się zmniejszać to ryzyko, ponieważ ono występuje zawsze. Dziękuję Wam bardzo, doceniam to, że jesteście tutaj z nami i dzisiaj, i w niedzielę. Jest cudowny weekend, a Wy spędzicie go właśnie w taki cudowny sposób z nami. Także dziękuję, dziękuję bardzo. Od 7 lat pracuję jako trener już zawodowo, czyli stworzyłam firmę Rowińska Business Coaching. Z tamtej firmy, że tak powiem, zrezygnowałam, przeszłam na tak zwaną emeryturę wczesną jako 30-latek i teraz głównie prowadzę szkolenia. Kobietę niezależną, 20. edycję, którą skończyło już teraz 10 815 osób. Jestem dumna, szczęśliwa i poruszona tym, jak wspaniali ludzie mi towarzyszą. Naprawdę, są po prostu doskonali. To jest taki spokój, który masz wewnętrzny wtedy, kiedy masz fantastyczny zespół, że tego się niczym nie da zastąpić. Dobrze, że tam miała być na miesiąc temu, albo żeby była na wczoraj. Nie no, z tymi wszystkimi ludźmi jest tak, że jeżeli ty ich nie przyciśniesz, to oni wszystko ci zrobią na zero. Wiem, ale jednocześnie możesz powiedzieć, że go wesprzesz i zadbasz samodzielnie o swoje interesy. I ponieważ wiesz, kto to robi, to możesz stosować wszelkie formy znane ci nacisku. Od razu reagujesz, to oni wiedzą, że ty po prostu jesteś tym człowiekiem, który się upomni. Tak, żeby jak wyjdziesz, to po prostu jedziesz jak Katarynka, bo jak ty mówisz swoją wiarygodność na scenie... Panie Jacku, dzień dobry, będziemy za 5 minut, dobrze? Dzień dobry. To mamy załatwione. To miłego dnia i do zobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Okej, to następny temat. Wycena marki. Budujemy, rozwijamy firmy, rozwijamy biznes. Nasza marka, w swoim przypadku na przykład tak, Rowińska Business Coaching, zaczyna coś znaczyć. Firmy, z którymi współpracujesz, jesteśmy w stanie odnieść, ile,
ile powinny płacić za to, że korzystają z tego znaku. Sukcesu pisanego szminką, a ze mną mój kolejny gość, Kamila Robińska. Witam Cię bardzo serdecznie. Coach Polek i nie tylko, znaczy Polek przede wszystkim, ale nie tylko w Polsce. Kobieta, która jest autorką wielu książek, która ma za zadanie zmienić kształt. Poskazujesz, tak? 6. Tak. To, żeby Wam się tak chciało chcieć, jak Wam się nie chce, moi drodzy. Bardzo dziękuję. Kamila Robińska była moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy Wam, kochani. Powiedzcie proszę, czy jesteście z nami. Osoba, która jest dzisiaj w pełni rolę operatora, Rafał Pikul, dzisiaj tutaj spisuje się po prostu na medal. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Ci serdecznie, Olga, za zaproszenie. Dziękuję, papa, pozdrawiam Was. Dziękuję, życzymy Wam miłego dnia i do zobaczenia.